Rząd przyjął projekt ustawy o kredytach mieszkaniowych. Jeśli zostanie przegłosowany przez Sejm i Senat, od lipca Polacy będą mogli zaciągać kredyty hipoteczne oprocentowane na poziomie 2%. Z programu mają skorzystać osoby do 45 roku życia, które nie są właścicielem mieszkania lub domu. Państwo będzie dopłacać do rat kredytowych co miesiąc przez 10 lat, tak aby kredyt miał stałe oprocentowanie i tak jakby kredyt był kredytem o stałym oprocentowaniu. Z punktu widzenia obywatela, z punktu widzenia człowieka, który zaciąga taki bezpieczny kredyt, będzie to kredyt o stałej stopie procentowej. Maksymalny kredyt z dopłatą dla gospodarstwa jednoosobowego to 500 tysięcy złotych, a w przypadku rodziców, małżeństwa lub rodzica wychowującego dziecko ten limit to 600 tysięcy złotych. Na kilka miesięcy przed wyborami partie prześcigają się w obietnicach dotyczących rynku mieszkaniowego. Koalicja Obywatelska proponuje kredyty bez oprocentowania, a do tego zapewnia, że zadba także o tych, którzy kredyt wzięli niedawno i zmagają się z wysokimi stopami procentowymi. Myślimy o tych, którzy wpadli w tą pułapkę, zachęcani przez banki, zachęcani przez rząd, zachęcani przez prezesa Glapińskiego, który mówił, że stopy procentowe nie będą rosły i wpadli w tą pułapkę i raty kredytowe im bardzo wzrosły i najnormalniej budżety domowe, ale oni sami cierpią z tego powodu i nie wiedzą, jaka jest ich przyszłość. Na razie jednak Koalicja Obywatelska nie wie, jak tym cierpieniom obecnych kredytobiorców zaradzić. Z kolei Lewica chce iść w kierunku większego udziału samorządów w zapewnianiu ludziom mieszkań. Dopłacanie do kredytów uważa za zły pomysł. Żeby zaspokoić potrzeby zwykłych ludzi w Polsce, musi zacząć na dużą skalę budować samorząd. Żeby to było możliwe, samorządom musi pomóc państwo i muszą pomóc publiczni deweloperzy. Mamy konkretną propozycję przekazywania na ten cel 1% produktu krajowego brutto. Jedno jest pewne, zarówno propozycja Koalicji Obywatelskiej, jak i Prawa i Sprawiedliwości, jeśli zostaną spełnione, spowodują duże ożywienie na rynku mieszkaniowym. Przypuszczamy, że i w tym roku ten kredyt dwuprocentowy spowoduje, że popyt będzie dużo, dużo większy. Już teraz odczuwamy bardzo dużo pytających osób, czekających na ten kredyt. Są takie osoby, które potrafią odstąpić nawet od umowy po to, żeby tylko i wyłącznie załapać się na ten program, więc na pewno ruch będzie spory. Choć przyszli kredytobiorcy z pewnością czekają na spełnienie przedwyborczych obietnic, to nie będzie to tanie. W przypadku propozycji PiS mowa o około 16 miliardach złotych w ciągu 10 lat. Pomysł Koalicji Obywatelskiej tylko w pierwszym roku kosztowałby około 4 miliardów złotych.